Szanowni Państwo, przed chwilą zakończyliśmy spotkanie z europosłem Adamem Jarubasem. Była świetna frekwencja. Poruszyliśmy wiele tematów, które są ważne zarówno dla Polaków, ale również dla całej Polski, ale również dla Europy. Są tematy, które nam właśnie dzisiaj wyszły, które są bardzo ważne dla każdego człowieka. Te tematy dla tych osób są najważniejsze i my dzisiaj na ten temat żeśmy rozmawiali. Poruszyliśmy wiele spraw, natomiast czasu niestety było za mało po to, żeby o wszystkim mówić, dlatego umówiliśmy się na następne spotkanie, na które już dzisiaj Państwa zapraszam. Szanowni Państwo, chciałbym tutaj przekazać teraz głos europosłowi, który w skrócie podsumuje dzisiejszą konferencję. Bardzo się cieszę, że mogłem uczestniczyć w tym spotkaniu. Bardzo ciekawa formuła, w zasadzie odwracająca trochę taki klasyczny model, w jakim najczęściej my, politycy, posłowie, uczestniczymy, czyli więcej dzisiaj musieliśmy słuchać, odczuć naszych mieszkańców. Żyjemy w bardzo ciekawych i jednocześnie trudnych czasach. Tutaj wątkiem, który przewijał się, który był zresztą też na bieżąco zapisywany przez moderatorów tej dyskusji, to jest bezpieczeństwo w rozmaitych wymiarach. Bezpieczeństwie militarnym, ale również energetycznym, żywnościowym, zdrowotnym, czy cyfrowym, czy wodnym. Tych wątków dotyczących dzisiaj poczucia braku bezpieczeństwa przez naszych mieszkańców było bardzo dużo, ale również kwestie dotyczące pracy Unii Europejskiej, polskiej pozycji dzisiaj w Unii, również wątków bieżących dotyczących sytuacji bezpieczeństwa żywnościowego, czy w kontekście właśnie napływu dużej ilości niekontrolowanego napływu żywności z Ukrainy, potrzeby ułożenia dobrych relacji zagranicznych i zawalczenia o dobrą, silną pozycję Polski w Unii Europejskiej. Takim wątkiem przewodnim było hasło "Marzymy o lepszej Polsce" i wspólnie my się zastanawialiśmy się, jak my, Polacy, możemy być jeszcze bardziej efektywni i być lepszymi gospodarzami. Już dzisiaj w wielu samorządach, na pewno tutaj na ziemi brzeskiej, w powiecie brzeskim, jest wielu dobrych gospodarzy, ale też zastanawialiśmy się, na ile te dzisiaj nieprzypływające do Polski fundusze europejskie mogłyby zdynamizować jeszcze rozwój gospodarczy. I niestety to zależy w głównej mierze nie od Unii samej, bo ona jest strażniczką traktatów, Komisja Europejska, ale głównie od gotowości do wypracowania takich pragmatycznych, dobrych relacji Polski z Komisją Europejską i te 700 ponad miliardów złotych czeka, aby być wykorzystywane w Polsce, a przez to będą to wpływać na inwestycje, na zatrudnienie dla ludzi, ale również niższe koszty energii. Ten wątek bezpieczeństwa energetycznego też był poruszany. Bardzo jeszcze raz dziękuję za to spotkanie. Dziękuję.